Po wczorajszym materiale, tym takim przeprosinowym, gdzie wyjaśniałem przyczynę naszej czasowej nieobecności i w którym na końcu zamieściłem właśnie, pokazałem tą wysiadkę, tą zwyżkę, taką przenośną, skontaktowało się ze mną paru kolegów, którzy prosili właśnie o podanie wymiarów, bo chcieliby coś takiego zrobić i o podanie wymiarów. Więc jak zwykle bardzo serdecznie dziękuję za kontakt ze mną, ale postanowiłem nie odpisywać, nie podawać wymiary każdemu z osobna, bo myślę, że lepszym pomysłem jest pokazanie tego jakby na żywo przed kamerą. Tak króciutko pokażę, podam wymiary, po prostu można się będzie bardzo łatwo zorientować, jak to jest budowane, no bo myślę, że wielu z kolegów to pomoże, jeżeli będą chcieli coś takiego zrobić, a nie jest to żadna wielka inżynieria, ale warto pokazać, bo ja też gdzieś szukałem, w końcu zrobiliśmy coś z Maćkiem, coś takiego, no i warto. Także zacznijmy od tych żerdek. Mamy ich 4, tu oczywiście dodatkowa jest na wsparcie drabiny, ale żerdzie, te żerdki to jest dosłownie 6 na 4, to zupełnie wystarczy, jest to bardzo stabilne, czyli 6 na 4, szersze czy grubsze, mówiąc inaczej, nie muszą być, dlatego że jest to zbędny ciężar, niepotrzebny zupełnie. Teraz podam ich długość, chociaż długość oczywiście to jest sprawa dowolna, no u mnie to jest 3,10 m. Czyli 4 takie rzepki po 3,10 m. Sam rozstaw tej zwyżki to u mnie to jest 1 m. I to też moim zdaniem zupełnie wystarczy. Front, przód to jest 1 m, czyli od zewnętrznej do zewnętrznej to jest 1 m. Trzeba pamiętać, że tył jest szerszy, bo to się zachodzi na siebie. To zachodzi na siebie, więc u mnie też podam wymiary. Tu akurat jest 1,08 m. No tak to wychodzi z konstrukcji, po prostu to się składa. To są te podstawowe parametry, czyli długość żerdek, ich grubość, no i rozstaw. Teraz sama drabina, ja ją zrobiłem, na początku myślałem, żeby robić dosłownie przez całość, ale to też jest zbędny ciężar, obciążenie, nie ma sensu. Taka drabina zupełnie wystarczy. Ja zrobiłem na 50, czyli od zewnętrznej do zewnętrznej, szerokość 50. No oczywiście rozstaw to jest dowolny. Mnie akurat z tej wysokości wyszło, że od stopnia jakby do kolejnego stopnia do góry to jest 40 cm. No grubość to jest też dowolna. Ja mam akurat takie deski tutaj grubsze, 7 cm na 3. I one zupełnie wystarczą, jest to mocne. Tu też taka sama rzepka tej grubości. Także stopnie są bardzo wytrzymałe. Używałem gwoździ, bo śruby, jednak śruba się potrafi złamać, a gwóźdź to jest gwarancja, że nic się nie stanie szybko. Więc to tyle chodzi o parametry. Z tym, że tak, no rozstaw jeszcze. Rozstaw to też jest indywidualna sprawa, ale oczywiście podam u mnie na dole, to jest 195 cm. Tak to wychodzi. Ja sobie tak to zrobiłem. I teraz siedzenie. Czyli tak, od góry, od górnej krawędzi, od górnej końcówki tej żerdzi do tego jakby, do góry tego stopnia, bo tu opieramy nogi, to jest u mnie no 92 cm. I teraz siedzenie, bo ja tak sobie wymierzyłem z krzesła, czyli siedzenie jest od tego miejsca, od tego momentu, czyli oparcia stopy do krawędzi, to jest 40 cm, to jest z małymi poprawkami. Także tak to wygląda. Oczywiście teraz jeszcze te wzmocnienia i te deski dystansowe. To zaraz pokażę, tylko obrócę kamerę. Ja to zrobiłem, tak jak już pokazywałem, w ten sposób, że no od podłoża jakby do górnej krawędzi, to ja mam tam 78 cm. Jest to zrobione z trochę grubszych desek, żeby po prostu to wzmacniało całą konstrukcję i ta deska ma 124, druga jest zrobiona podobnie. Teraz działa to, tak jak już pokazywałem, na zasadzie zawiasu, czyli w tym momencie tu odkręcam. Tu są śruby dziesiątki, to jest takie najłatwiejsze. Warto mieć ze sobą jakiś tam powiedzmy kluczyk dziesiątkę, czy odpowiednik do śruby, bo wtedy to się łatwiej dokręca, bardziej stabilizuje. No i tyle, że tu wciskam, jest otwór wywiercony.
przepycham, zakręcam. Tu tylko warto jeszcze pamiętać, co zaraz też pokażę, żeby to stanęło trochę, a coś położymy, że to są śruby z główkami. Te akurat są tej grubości. Ale tutaj potem na sam zawias tu, bo to jest newralgiczne miejsce, trzeba dać grubszą śrubę, bo jednak to jest ciężar trzyma. I teraz ta śruba, tu też trzeba, warto o tym pamiętać, to powiem, bo też zrobiłem taki błąd przy pierwszym montażu, że łebek musi być od środka, od tej strony i on musi się chować, dlatego że pamiętajmy, że to zachodzi na siebie. Więc wtedy tu już nawet mam ślad, bo się spieszyłem i tak zrobiłem, że mi zaczęło to. Ale jak wpuścimy tą śrubę trochę, to się bez problemu to się to na siebie zachodzi. Więc tak pokazywałem, tu tylko teraz śruba. O, bach. Oczywiście tam jakaś nakładka też, żeby to było. No i bez żadnych. I tu mamy już tą część zamkniętą. I z drugiej strony jest to samo, także potem się to chowa. Ale nim to schowam, to jeszcze wejdę na górę, pokażę samą górę, jak to wygląda. Tylko znowu muszę kamerę przestawić. Jak już pokazywałem, no jest to bardzo stabilne. No teraz się tu trochę chwieje, ale jak usiądę, to jest mój ciężar, to zrównoważy. Wchodzi się bez żadnych problemów. Tu pokazywałem to siedzenie składane. Ono jest też na takich samych śrubach, jak ta, którą przed chwilą pokazywałem. To pozwala swobodnie kręcić tym. Ja zastawiam to w takim położeniu. Tu można spokojnie sobie dokręcić jeszcze jedną śrubę i wtedy jest to ustabilizowane. Ale ponieważ są różne warunki, więc stwierdziłem, że lepiej nawet jak to jest ruchome. Dlaczego? Bo teraz tak, jak ja na to wejdę, obrócę się i teraz mogę sobie w ten sposób usiąść i na pewno do tyłu nie polecę. Normalnie swobodnie siedzę, ale gdy będzie taka konieczność, że trzeba będzie strzelać niżej, bo wiadomo, że no nie możemy tych podpórek robić różnej wysokości, więc wtedy mam fajne oparcie na nogę i mogę w tej pozycji strzelać. Tu, tak jak mówiłem, to trochę skrzypi, ale to wystarczy parę kropek oleju i to przestanie skrzypieć, zresztą bo to wysycha jeszcze, to stoi. Także w ten sposób zrobiłem. Tu oczywiście samą podpórkę do broni wzmocniłem, bo to mi wzmacnia całą konstrukcję, czyli tu dałem taką szerszą deskę i tutaj. Oparcie jest z zewnątrz, żeby się to fajnie składało, potem to zachodzi na siebie, więc w ten sposób wygląda. Kto będzie chciał, to sobie wystarczy jedną śrubę czy drugą przykręcić i już siedzenie jest ustabilizowane. Ale tak to wygląda. Siedzi się bardzo wygodnie, nawet dwie osoby. Tu mnie trochę zasłania, się przesunę. Dwie osoby albo jedna. Broń oczywiście można sobie położyć w ten sposób, czy tu można nawet, tu jeszcze nie masz, no wkręcić coś po prostu, żeby broń wisiała, to żaden problem. Teraz jeszcze te paski parciane. W ogóle konstrukcję to podpatrzyłem u Mariusza Koźbiała, bohatera i autora naszej książki Gliniarz na polowaniu, z tym, że oni mieli te zwyżki szersze, cięższe w ogóle, bardziej takie masywne. Ja zrobiłem z Maćkiem, zrobiliśmy taką trochę lżejszą, naszą wersję, ale oni też mieli, myśmy też te pasy zastosowali. To są pasy parciane, mocne, które pozwalają i w miarę możliwości oprzeć broń, ale też jednocześnie stabilizują ten rozstaw. Mamy i na dole, i tutaj u góry te pasy stabilizują. No i zawsze jakoś tam zabezpiecza, żeby się nie kipnąć. Dobrze, jest to mocne, ale tutaj dałem śruby z gumowymi podkładkami, bo jednak to jest materiał, żeby się nie przetarł, więc tu są śruby z mają gumowe podkładki. No i to wystarczy, można się oprzeć w ten sposób, można w ten sposób. Kto chce, może oczywiście jeszcze sobie dać jakieś tu dodatkowe drewienko, bo można też tutaj wiercić i po prostu przekładać w ten sposób, tak żeby mieć na stałe. Tu też może być to skręcane. Zamiast tego może być taki zawias jak na dole, czyli tu deseczka na śrubkę przykręcamy, ale ja zrobiłem akurat taką wersję parcianą. Także tak wygląda to siedzenie. No, szerokość siedzenia, no ja mam 26, to zupełnie wystarczy. Jest to mocne, no i tak mówię, że tu sobie można w ten sposób, jeżeli jest taka konieczność, że no, gdzieś nam dzik podejdzie bliżej, to wtedy można w ten sposób strzelać, a jeżeli nie, to swobodnie sobie siadamy
i siedzimy bez żadnych problemów. Komu przeszkadza, to oczywiście druga śruba skręca to i wtedy jest siedzenie stabilne. No, z chodzeniem też nie ma żadnych problemów. Wystarczy się odwrócić. Jeżeli tu zrobimy siedzenie, jakiś montaż na broń, to broń sobie ściągamy i tyle. Tak to wygląda z tej strony. Z tyłu tu żeśmy zrobili trochę szersze deski. Grubość to jest też tak jak na szczeble, te 3 cm, ale daliśmy szersze deski właśnie ze względu na stabilność. Jednak gdyby się dało cieńsze, to trochę to trochę pływa. A te deski to bardzo, bardzo wzmacniają tą konstrukcję, także to wygląda w ten sposób z tyłu. Oczywiście tutaj ja też wzmocniłem, to dałem i śruby, i gwoździe. Tu na krzyżaku też. Tu jeszcze jedna belka taka dystansowa, wzmacniająca, ale to dałem dlatego, że po prostu zostało tyle materiału. Można też dać niżej, podobnie jak tam jest z przodu, no to wtedy na pewno to będzie lepiej stabilizować. Jak wejdzie to w jakiś miękki grunt, no to wtedy to po prostu usiądzie. Można i tak zrobić. No tu jest ta, tak jak wspominałem, tu jest ta druga deska dystansowa. Oczywiście rozstaw tego krzyża, no to już jest sprawa indywidualna, bo to każdy sobie sam dostosuje. No ja tak zrobiłem po prostu, żeby jak najszerzej złapać, żeby ta stabilność była jak najlepsza. No i teraz tutaj odkręcam tą drugą śrubę, tą dystansową. Kanarki oczywiście dają koncert. Aha, no to teraz mój szkolny błąd. To też niedomalowane, ale to wszystko można poprawić. Odkręciłem nie tą stronę, co trzeba. Trzeba się wprawić po prostu. Tu tylko odkręcę. Lada dzień gdzieś zwyżki powędrują, bo jest jeszcze jedna, tak jak mówiłem, jest trochę wyższa. No i tu tylko bach. Tak jak mówię, główka od środka. Tu jest ta dystansowa, tu przykręcamy. A tu mam taką trochę dłuższą śrubę, dlatego daję tu jeszcze. Wszystko mi leci z rąk. Dlatego daję jeszcze jeden dystans taki. No i przykręcamy. I to jest wszystko. I tak to wygląda. Teraz tu sobie to po prostu składam w ten sposób. No i teraz pozostaje tylko ją złożyć. To jest bardzo proste. Można z tej strony, można z tej strony. Ale powiedzmy, że tak chodzę naokoło. A ja sobie tylko pociągnę, no się sama złoży. O. I tu się schodzi. Nie ma problemu. Położymy ją. W ten sposób ją położymy, żeby było widać. O. Już jest całkowicie złożona. Siedzenie można zrobić w ten sposób. Ciężkie to nie jest. Teraz już trochę nawet wyschło. O, tak to wygląda z przodu. Wszystko poskładane. Spokój. No już pies się denerwuje. No, także prosta konstrukcja. To wiadomo, że to jest drzewo, to ono zawsze tam trochę się wypaczy, w tą czy w tamtą stronę, to jest nieistotne. Ale konstrukcyjnie to jest bardzo proste. Dwie osoby, bez żadnych problemów. Tu myślałem właśnie nad tym siedzeniem, bo jednak gdyby było tak na stałe, to zawsze przeszkadza. A jest złożone w ten sposób. I kto by chciał, to właśnie tylko dokręci drugą śrubę. I to już jest wszystko. Także kładziemy ją na ziemi. Tak to wygląda. Myślę, że ten mój krótki instruktaż, o, ten ruch kamery, to był pies, który uderzył tutaj w statyw. Także myślę, że pomogłem kolegom, którzy się do mnie zwrócili. Zachęcam do zbudowania czegoś takiego proste. Jeden dzień, dwie takie zwyżki pomalowane. Jakieś takie ciekawostki, jak będzie więcej, to oczywiście też się będę dzielił, bo to jest fajne, jak ktoś
komuś może poradzi, ja też szukałem różnych informacji. A nie jest to na zasadzie żadnego chwalenia się czy uważania się za mistrza, absolutnie. Po prostu coś takiego żeśmy zrobili i możemy też kolegom, którzy chcieliby oczywiście pomóc. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za kontakty ze mną. Zawsze odpowiem na maila czy porozmawiam przez telefon. Już przygotowuję następne materiały, bo teraz już mam sprzęt w miarę dobry. No tamten też był dobry, ale wysiadł i stopniowo wszystko wróci do normy już niebawem. Ten odcinek też jest taki krótki, niespodziewany, bo zdecydowałem się po tych zapytaniach kolegów go zrobić, szybko go opublikować, ale już teraz wracamy, myślę, że do normalnego trybu, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na polowaniach i przy okazji spotkań z bardzo ciekawymi ludźmi.